Ja chodziłem się kąpać w rzece Odrze. Ja pamiętam jeszcze raki w rzece. Rzeka jeszcze żyje, bo jakby obserwujemy to wszystko. Czapla obok nas wylądowała. Robi to też wrażenie takie bardzo pozytywne. Natomiast coś dziwnego unosi się, taka dziwna piana zielona na lustrze wody. Jak usłyszałem, że rzeka Odry w tej chwili jest 7 razy bardziej słona niż nasze Morze Bałtyckie. To jest coś, co przeraża. Tworzymy ruch społeczny, młodzieżowy, który powinien ogarnąć całą Polskę. Tak. Żeby sobie uświadomić, co może dzisiaj zrobić. Dzisiaj i jutro. Ile litrów wody dzisiaj może oszczędzić? Wolimy myśleć, że nie będzie tak źle, że to nas nie dotknie. Ja ich puściłam wokół szkoły, tak jak te nasze dzieciaki z projektu. Mówię, słuchajcie, znajdźcie rzeczy w kilku grupach. Co jesteście w stanie w najbliższym otoczeniu, co byście chcieli zmienić? I oni przyszli z 10 pomysłami, co chcą wdrożyć. Po 15 minutach. Może podniosę temperaturę dyskusji. Zmianka tutaj o rybach, o tym wszystkim, co się wydarzyło, przede wszystkim to nie jest katastrofa, to nigdy nie było katastrofą i proponowałbym w ogóle unikać takiego określenia. Zdarzyło się, że jest bardzo zła, a wynika to właśnie z tego, w jaki sposób podchodzimy do rzeki. Doprowadziliśmy rzekę do takiego stanu, że proszę Państwa, w ubiegłym roku temperatura wody w Starorzeczach dochodziła do 30 stopni, a w rzece płynącej 27. Przystani już pływają martwe ryby. Ja zastanawiam się, kto za to odpowiada. Ktoś mi zabiera narzędzie do fajnej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Niedaleko Polski, Bornholmie, dzieciaki wskakiwały do wody, krystalicznie czyste. Wychodząc dzisiaj z przystani, przygotowując motorówkę do zabezpieczenia, oglądałem ją i byłem zdumiony, jak bardzo jest brudna, a ile czasu dzieci musiały poświęcić na to, żeby ją wyczyścić. Z tego, co płynie w rzece. Możemy bardzo długo rozmawiać o Odrze, natomiast jeśli nie dociera do pewnych źródeł sygnał bardzo ważny, bardzo poważny, w zasadzie woda to życie. Nie ma przyszłości dla ludzkości, ale dla natury jest doskonała przyszłość. Natura, przyroda bez człowieka doskonale się odrodzi. Więc jeżeli pytasz, czy leszcze wrócą jeszcze do Odry, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak będzie. Mamy szansę jeszcze coś zrobić. My powinniśmy się zachowywać jak kajakarze. Powinniśmy ciągnąć i pchać, ciągnąć za sobą i pchać do działania. Czyli te działania tak filozoficznie, czyli inspirować do działania i też dawać dobry przykład, żeby za nami ludzie szli.